Witajcie ciekawscy. Po śmierci aktorki Anny Przybylskiej życie jej partnera Jarosława Bieniuka i ich dzieci nieustannie ciekawi prasę. Sportowiec, którego żona była wielką miłością, przez lata po jej stracie próbował ułożyć sobie życie. Jedyną kobietą, którą dopuścił do siebie i trójki swoich pociech, jest Martyna Gliwińska. Jednak ich relacja okazała się burzliwa, pełna wzlotów i upadków. Ostatnio wywołali skandal w prasie plotkarskiej, ponieważ kobieta jest w ciąży, z której według jej zdania Jarosław nie jest zadowolony. O co chodzi i co o tym wszystkim sądzi najbliższa rodzina zmarłej aktorki? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie. Od odejścia Anny Przybylskiej 5 października upłynęło 5 lat, podczas których wdowiec próbował poskładać swoje życie. Bieniuk skupił się przede wszystkim na wychowaniu trójki swoich dzieci, które tak jak dla aktorki są jego całym światem. I tak sportowiec po stracie miłości życia u boku, której spędził kilkanaście szczęśliwych lat, długo dochodził do siebie. Jednak w 2016 roku w towarzystwie Jarosława pojawiła się Martyna Gliwińska, młoda i atrakcyjna projektantka wnętrz. Kobiecie jako jedynej udało się zdobyć zaufanie byłego piłkarza i zbliżyć się do jego pociech, które bardzo polubiły nową partnerkę taty. Okazuje się, że ostatnią wolą Anny Przybylskiej było to, aby ukochany znalazł jeszcze szczęście w miłości u boku innej kobiety. Wielu bliskich Bieniuka również trzymało mocno kciuki za nowy związek sportowca. Jednak dla mężczyzny nie było to łatwe, a para zaliczała kolejne rozstania i powroty, choć niezmiennie utrzymywała przyjacielskie relacje. Jakoś to trwało, aż w kwietniu tego roku wybuchł skandal z udziałem Bieniuka, gdy ten został oskarżony o poważne nadużycie cielesne wobec pewnej modelki. Choć ostatecznie okazało się, że zeznania kobiety były fałszywe i miały na celu wyłudzenie pieniędzy, sprawa była głośna i źle wpłynęła na wizerunek Jarosława. Ale wtedy murem stała za nim właśnie Martyna, w której sportowiec miał silne oparcie. I tak latem znów byli widywani w swoim towarzystwie. Niestety po krótkim czasie para znowu się poróżniła i doszło do ostatecznego rozstania, a teraz Gliwińska ogłosiła w kolorowej prasie, że spodziewa się dziecka z Bieniukiem. 29-latka ma być aktualnie w 6 miesiącu ciąży i według jej słów przytoczonych w jednej z gazet szykuje się na samotne macierzyństwo, ponieważ Jarek miał uznać to za problem, a nawet przestał się nią interesować i ograniczył kontakt. Według Gliwińskiej wpływ na decyzję mężczyzny miała mieć jego matka, która nie wyraziła aprobaty błogosławionego stanu dziewczyny. Jednak jak podaje Jastrząb Post, który skontaktował się z Jarosławem, ten był bardzo zaskoczony wypowiedzią Martyny. Dodał, że trudno mu uwierzyć, że wypowiedziała się ona na ten temat w rozmowie z tabloidem. Przyznał też, że sytuacja jest skomplikowana ze względu na wiele okoliczności, jednak z Martyną starają się poukładać różne sprawy ze względu na dobro dziecka i zrobią to na pewno pomiędzy sobą, a nie na łamach prasy. Nienarodzone jeszcze dziecko będzie czwartą pociechą sportowca, po 17-letniej Oliwii, 12-letnim Szymonie i 8-letnim Jasiu. Jak dotąd Bieniuk uchodził za świetnego ojca i człowieka uwielbiającego dzieci. Przypomnijmy, że aktualnie pracuje jako trener kadry młodzieżowej oraz był szefem jednej z drużyn w programie Mali Giganci. Tymczasem po wypowiedzi Bieniuka Gliwińska odpowiedziała znów posługując się czasopismem z prasy brukowej. Tym razem w Fakcie miała wyznać, że Jarek mówi nieprawdę o ich relacji, ponieważ wcale nie układa się ona tak dobrze i według niej nie nazwałaby tego wspólnym staraniem się. Pytanie brzmi, co się stało, że kobieta po kilku latach znajomości i przyjaźni, która jeszcze niedawno deklarowała, że zawsze stanie murem za Bieniukiem, teraz sama oczernia go w prasie? Według informacji podanych przez WP Kobieta po kontakcie z Gliwińską kobieta twierdzi, że aktualnie nie czuje się gotowa, aby bardziej roztrząsać ten temat. Zaś według Super Expressu 29-latka nie zamierza udzielać kolejnych wywiadów. Po co więc były te przepychanki słowne? Na ten moment, po zamieszaniu jakie wniosła Martyna do świata mediów, zarówno ona jak i Bieniuk milczą w tej sprawie, więc nie pozostaje nic innego jak poczekać na rozwój wydarzeń. Do sytuacji zaś miała odnieść się najbliższa rodzina Ani Przybylskiej, czyli jej mama i siostra, które w rozmowie z Super Expressem wyznały, że najszczerzej jak potrafią gratulują przyszłej mamie i wierzą, że Jarosław oraz 29-latka dojdą do kompromisu, aby się cieszyć tym, co w życiu najważniejsze. Oczywiście słów w prasie, która bywa niewiarygodna, nikt nie może wziąć za pewnik, ale post jednej ze stron z wypowiedzią rodziny Przybylskiej został udostępniony na oficjalnym Facebooku nieżyjącej aktorki, który jak wiadomo po jej śmierci prowadzi mama Ani Krystyna. Więc faktycznie w tej aferze może być prawda. A wy jak myślicie, ciekawscy? Czy faktycznie Jarosław, który jest kochającym i zaangażowanym tatą, nie interesuje się swoim czwartym potomkiem? Czy po takiej burzy przyszli rodzice dojdą jeszcze do porozumienia? A może cała ta sprawa to jedna wielka plotka? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, jeśli zależy Wam na codziennej dawce nowych informacji. Do usłyszenia!